pozdrawiam, panie Leszku. Ja serdecznie dziękuję za możliwość połączenia, ponieważ dzisiaj odchodzę w 62. rocznicę urodzin. Czyli najserdeczniejsze życzenia urodzinowe składamy, serdeczne Bóg zabrać, serdeczne Bóg zabrać. Chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy dzwonią w okazji rocznicy wyboru naszego kochanego prezydenta. Ja byłem przy okrągłym stole w krakowskim magistracie dotyczącym budownictwa socjalnego, gdzie jeszcze poseł wtedy dr Andrzej Duda uczestniczył i to uczestniczył bardzo aktywnie. Zresztą czytam artykuły dzięki niedzieli, dzięki wydawnictwu kościelnym. Nie jest ich dużo, ale jest ale dobrze, że chociaż tyle, gdzie rodzice wymodlili w sieci, opisane w modlitwie, rodzice wymodlili i wielkiego człowieka, bo już mam prawo tak powiedzieć, że staje się na naszych oczach i dzięki udostępnieniu Radia Maryja, Radia Trump, staje się wielkim człowiekiem, wielkim mężem stanu. Ja nie boję się tego słowa, jest to człowiek 20 lat młodszy ode mnie, który miałem serdeczną styczność, ale właśnie w tą rocznicę i nieskromnie w rocznicę moich urodzin chciałem pozdrowić wszystkich dzwonników i dodać im sił, bo czasami w tych rozmowach słyszę takie zwątpienie, nawiązując do Wieczernika, gdzie przecież apostołowie byli w dużo, dużo gorszej sytuacji od nas, gdzie zamykali się przecież przed atakiem źle zrozumiejących braci żydowskich. Dali sobie radę, wyszli na świat i mimo cierpień, mimo katuszy, jakie doznawali, nigdy nie zwątpili w Boga, bo chyba nigdy nie powiem odkrywczego, ale zwątpienie to jest potrzeb szatana, a tego nam nie trzeba. Dziękuję serdecznie za życzenia i pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli. Szczęść Boże. Dziękujemy, panie Leszku, i także raz jeszcze my pana pozdrawiam. Zawsze to wszystko.